Mówi się dziś często o demokratycznym państwie prawa, ale w stosunku do naszego kraju nabiera to coraz bardziej karykaturalnego sensu. Niezależnie bowiem od nazewnictwa, które można rozbudowywać w nieskończoność, dodając, że jest to państwo europejskie, postępowe, nowoczesne, transparentne, stan rzeczy jest taki, jacy są ludzie, a więc najwyżsi urzędnicy państwowi, czy to w sferze władzy ustawodawczej, czy sądowniczej, czy wykonawczej, nie mówiąc już o sferze tak zwanego biznesu i mediów. Ministrowie na czele ze swoim przełożonym uśmiechają się i wypowiadają wyuczone formułki. Posłowie są ciągle zabiegani, a prokuratorzy niewiele pamiętają albo dziwią się, że za coś w ogóle przychodzi im odpowiadać. Do tego wszystkiego włączają się niektóre gwiazdy rozrywki, które ostatnimi czasy wyjątkowo gustują w promowaniu brudu i bezguścia, okraszając swe niskiej jakości dowcipy prymitywnymi skojarzeniami i wulgarnym językiem. Jednym słowem, gdyby nie technika, moglibyśmy uważać, że państwo nasze raz przypomina magnum latrocinium, a raz cloaca maxima. Na pewno jednak nie jest to rzecz pospolita, a więc dokładniej mówiąc rzecz wspólna, czyli wspólne dobro, do którego podchodzimy z największą powagą i odpowiedzialnością. Skorzenie takie nie pojawia się po raz pierwszy, ale gdyby rządzący posiadali wykształcenie klasyczne, to znaliby je z historii i z tekstów spisanych w języku łacińskim. Niestety dzisiejsze elity wprawdzie otrzymały w szkołach gruntowne wykształcenie, ale marksistowskie i stąd tak łatwo wpadają w objęcia dawnych służb specjalnych i całej tej mentalności władzy ludowej, która największą satysfakcję czerpała z tego, że może sobie porządzić, a rodzinie i znajomym coś załatwić. Komuniści wiedzieli, co robią, wycofując z programu szkolnego łacinę i filozofię, by w ten sposób pozbawić młode pokolenie szansy na możliwość sięgania do źródeł, czyli tekstów oryginalnych, i zdobycia umiejętności wyciągania z lektur logicznych i mądrych wniosków. Dlatego przypomnijmy słynne pytanie, jakie zadał w swym Państwie Bożym święty Augustyn. Pytał, czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników? I na potwierdzenie zadaje drugie pytanie. Bo czyż rozbójnicze bandy są czymś innym niż małymi państwami? Przecież bandy to społeczności zorganizowane, mają swoich przywódców i odpowiednią hierarchię, mają swe zwyczaje i prawa, mogą nawet wybierać herszta drogą demokratyczną. I co z tego? Czy to oznacza, że banda jest państwem, bo pochodzi z demokratycznych wyborów? A może liczy się wielkość? Banda to mała grupa, a państwo to wielki twór. I taką możliwość bierze święty Augustyn pod uwagę, bo przytacza bardzo pouczający przykład. Król Aleksander Wielki pojmał jakiegoś małego korsarza i zapytał go, z jakiego powodu para się rozbojem na morzu. Ten zuchwale odpowiedział, z tego samego powodu, co i ty, ale ty uprawiasz rozbój po całym świecie. I tłumaczył dalej, ponieważ ja posługuję się przy tym małym okręcikiem, nazywają mnie rozbójnikiem, a że ty używasz do tego wielkiej floty, przeto zwą cię wodzem. Ta zuchwała, jaką określa święty Augustyn, odpowiedź była jak najbardziej trafna, bo niezależnie od wielkości, od prawa i od demokracji, każda organizacja staje się zgromadzeniem rozbójników, jeśli nie ma na oku odpowiedzialności za dobro wspólne. I dopóki ta odpowiedzialność nie zostanie jasno wyartykułowana, że chodzi najpierw o dobro ludzi, czyli narodu, że chodzi o zachowanie jego dziedzictwa w wymiarze materialnym i duchowym, że chodzi o suwerenność, która stoi na straży tak pojętego dobra, tak długo władzy nie można ufać, a nawet trzeba jej się obawiać. Zjawiskiem, które towarzyszy łupiestwu w ramach magnum latrocinium jest cloaca maxima. Jak wiadomo, cloaca maxima był to w Rzymie główny, czyli największy kanał ściekowy, do którego spływały wszystkie nieczystości. Metaforycznie określenie to bywało przenoszone na życie publiczne, gdy poziom demoralizacji i wulgarność języka dochodził do stanu alarmowego. W takim właśnie stanie znajduje się nasze państwo.
Najwięcej przekleństw usłyszeć można w CB Radio, gdzie kierowcy, skądinąd życzliwie informujący o sytuacji na drogach, zupełnie stracili hamulce dla swoich emocji, bo wspólną przestrzeń w eterze traktują jak wysypisko śmieci lub kanał ściekowy. Klną, ale przecież skądś to się bierze. Skądś idzie ten zły przykład. Media i politycy nakręcają społeczne emocje do tego stopnia, że ludzie, widząc to wszystko, co się dzieje i czując się bezsilni, zaczynają kląć i złorzeczyć. Pojawiło się nowe zjawisko, byle pretekst wystarczy, aby złorzeczyć. To już nie jest narzekanie, ale złorzeczenie. Sypie śnieg, złorzeczą, pada deszcz, złorzeczą, wieje wiatr, złorzeczą. Każde przesilenie atmosferyczne lub polityczne jest tak pokazywane przez wiele mediów, żeby ludzi drażnić i rozdrażniać do upadłego, by wydawali z siebie niecenzuralne okrzyki i rzucali najgorsze wyzwiska i przekleństwa, by jeden na drugiego patrzył z nienawiścią. To jest właśnie kloaka, maksima życia społecznego. Chyba jednak gdzieś zabrnęliśmy w ślepą uliczkę. Tak nie da się żyć. To już nie jest społeczeństwo, czyli wspólnota, ale znerwicowana ludność. Trzeba od podstaw przemyśleć, jak mamy dalej żyć, aby przywrócić pewien ład i życzliwość, nawet w tych warunkach, jakie są, bo zawsze trzeba żyć po ludzku. Trzeba odsuwać od siebie wszystko, co brudzi, te gazety, programy telewizyjne, polityków, pseudoartystów, zamknąć to wszystko w wewnętrznym obiegu, by nam nie brudzili życia. Skoro zaś Pan Bóg stworzył nas po to, byśmy byli ludźmi, mówili jak ludzie i zachowywali się jak ludzie, musimy odzyskać blask i czystość polskiej kultury i polskiego języka. Szczęść Boże!